Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Witam Was, moi kochani, w drugiej części opowieści na temat tajemnic jaskiń. Tydzień temu poruszaliśmy się trochę w świecie może legend, ale wydaje się, że opartych na faktach. Zastanawiałam się, na jakich faktach, ile prawdy mogłoby być w takich opowieściach, jak mogłoby to realnie wyglądać i co dodano potem, na skutek czego czy w efekcie czego powstały tak niesamowite historie. Z jednej strony łatwo byłoby machnąć na to ręką i powiedzieć, że wszystko to nieprawda. Cóż takiego mogłoby wydarzyć się w związku z jaskiniami, że dałoby początek tak nieprawdopodobnym historiom? A jednak współcześnie bardzo łatwo jest znaleźć wydarzenia, które mogłyby stać się kanwą nawet legend miejskich, ale już same w sobie, bez żadnych dodatków i ornamentów, są niezwykłe, tajemnicze, mrożące krew w żyłach. Sprawdźcie dziś ze mną, jak wygląda współczesna sprawa związana z mrocznym kultem i jaskinią, którą potem ktoś będzie chciał ukryć przed światem, być może chroniąc siebie albo mieszkańców. Przenieśmy się już do roku 1988. 15 kwietnia uczeń, który niebawem miał stać się absolwentem liceum, Randy Leach, około 18:45, samochodem swojej mamy, szarym czterodrzwiowym sedanem, to był Dodge z 1985 roku, wyruszył na ognisko przed maturą, które miało odbywać się u jego przyjaciela. Miejsce było doskonałe, wśród zieleni, troszkę odludne, takie pomiędzy polami, generalnie wiejskie klimaty, w każdym razie mniej więcej 5 mil od domu chłopaka, który mieścił się w malutkim Linwood. Gdy chłopak był w drodze, była godzina 19, nie było oczywiście późno, wyprawa nie wydawała się w żaden sposób niebezpieczna. Zresztą Randy nieraz już spędzał w ten sposób czas ze swoimi znajomymi. Był odpowiedzialny, bystry i potrafił zadbać o siebie, co może w tym wieku pewnie nie było już aż tak zaskakujące, bo chłopak miał już 18 lat. No wiem, różnie to bywa. Ale do Randy'ego rodzice mieli ogromne zaufanie. Zresztą te okolice znane były również z tego, że stanowią niezłe miejsce na przykład do wychowywania dzieci. Spokojne, małe, bezpieczne miasteczko w stanie Kansas, w którym dosłownie wszyscy się znają. Randy spodziewał się bawić świetnie. Zanim jednak to, musiał jeszcze przygotować się do ogniska. Wszedł więc do sklepu spożywczego, aby kupić jeszcze kilka rzeczy do jedzenia. Na wszelki wypadek jeszcze zatankował, aby w drodze powrotnej nie było żadnych niespodzianek. Ponieważ było jeszcze dość wcześnie, a był w okolicach domu swojego kuzyna, zdecydował się wstąpić na chwilę i przywitać. Potem udał się jeszcze do warsztatu samochodowego, gdzie akurat odrestaurowywany był jego Mustang z 1966 roku. Bardzo szczególne auto, które Randy uwielbiał. W pełni miał się stać jego posiadaczem, gdy skończy szkołę średnią. Nie mógł się tego doczekać i był bardzo dumny z tego auta. W końcu chłopak po godzinie 21:30 czy przed 22:00 dotarł na imprezę, gdzie było mniej więcej od 50 do 150 gości. Wiem, dość duża rozbieżność, ale może chodziło o to, że w różnych momentach ogniska te liczby były inne. W każdym razie było sporo procentów, substancje psychoaktywne, ale czy Randy z nich korzystał? Trudno powiedzieć. Świadkowie mieli problem, żeby ogarnąć samych siebie, a co dopiero jego. Ale było kilka osób, które twierdziły, że musiał sporo wypić, bo trochę się potykał, szedł wężykiem i od czasu do czasu na kogoś wpadał. Nie wiadomo dokładnie, kiedy opuścił imprezę. Nikt nie widział go, jak wychodzi. Ale niektórzy uważali, że musiało to być na pewno po pierwszej w nocy. Choć zwykle był w domu 30 minut po północy. W ten sposób był umówiony z rodzicami i bardzo pilnował, by wrócić na czas, ponieważ w przeciwnym przypadku miałby problem, by pójść na następną imprezę, czy na przykład otrzymać samochód od mamy, a i prezent na zakończenie szkoły stałby pod wielkim znakiem zapytania. Zresztą tym swoim ukochanym samochodem już wcześniej chłopak jeździł, nawet kilka tygodni wcześniej miał w nim wypadek i pewnie te naprawy też jakoś się z tym wiązały. W każdym razie chodziło o to, że spóźnienie mogłoby stanąć na przeszkodzie planom. W każdym razie rano rodzice spostrzegli, że Randy nie wrócił. Nie było go nigdzie w domu, co było bardzo niepokojące.
Takie rzeczy temu chłopakowi się w zasadzie nie zdarzały. Wszczęto alarm. Rodzice obdzwaniali przyjaciół młodego człowieka, ale nikt nie miał żadnych cennych informacji. Nie wiedział, gdzie jest Randy, jakie miał plany, co zamierzał robić. Trudno było ustalić, gdzie widziano go po raz ostatni. Wydawało się, że policja potraktowała sprawę poważnie i wyruszyła w miejsce, gdzie odbywała się impreza. Później okazało się jednak, że jedyny policjant, który się tym zainteresował, był tak naprawdę spokrewniony z rodziną Randy'ego. I doznał szoku. Zaczął się bać o chłopaka. Na miejscu, w którym kilka godzin wcześniej odbywała się ogromna impreza, wszystko było idealnie posprzątane. Jeszcze niedawno bawiły się tu dziesiątki osób, być może ponad setka. Tymczasem nie było tu nawet jednego kubka, papierka, peta czy butelki. Wszystko było wysprzątane. Wydawało się to wręcz nieprawdopodobne, zważywszy, że taka impreza pewnie trwała długo, do rana, a po niej biesiadnicy z pewnością dochodziliby przez dość długi czas do siebie. Policja takie oficjalne poszukiwania miała rozpocząć dopiero 5 tygodni później, wcześniej zupełnie się do tego nie przykładając. Rodzina musiała wynająć prywatnego detektywa, by pokierował poszukiwaniami, no i całą akcją na przykład rozwieszania plakatów, żeby miało to sens. Rozdawano ulotki, pytano, szukano samochodu chłopaka. Później już też razem z policją przeszukano przepływającą w pobliżu rzekę. Ale i to bez skutku. Co stało się z Randym? Czy pod wpływem impulsu zdecydował się wyjechać, nikomu nic nie mówiąc? Ale rodzina wiedziała, że jest to co najmniej mało prawdopodobne. Nie mógł doczekać się wielkiego świętowania sukcesu, jakim było zakończenie szkoły średniej. Nie mówiąc już o Mustangu, na którego czekał z utęsknieniem, chwaląc się wszystkim szczęśliwy i podekscytowany. Nawet ci, którzy początkowo uważali, że mógłby uciec, na przykład zestresowany maturą, przyznawali, że Mustanga to by nie opuścił za nic w świecie. Obietnicą przełomu w sprawie wydawały się pogłoski, które wreszcie zaczęły krążyć wokół tej sprawy na tyle głośno, że zaczęły być słyszalne także przez rodzinę i policję. Ludzie jakby zaczynali mówić. Ale to, co mówili, sprawiło, że nadzieja rodziny na zwrot akcji troszeczkę zbladła, ponieważ twierdzono, że w okolicy z pewnością działa jakaś grupa, która czci złego. Widziano postacie w ciemnych szatach kręcące się w pobliżu pola uprawnego, w okolicy którego odbywała się impreza. Zaczęto mówić, że Randy został schwytany tej nocy i poświęcony w trakcie jakiegoś mrocznego rytuału, albo na tym polu, albo zupełnie gdzie indziej. Niby brzmiało to absurdalnie, ponieważ ludziom różne rzeczy przychodzą do głowy, to przeszukano cały ten teren pod tym kątem, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek ślady po takich rytuałach można byłoby tam znaleźć. Nie udało się tego potwierdzić, ale być może coś było na rzeczy. Bo niedługo farma, na terenie której odbywała się impreza, ta pośród pól, całkowicie doszczętnie spłonęła. Czy było to tylko przypadkiem? Czy może ktoś ukrywał jakieś dowody? Czy to tu doszło do ataku na chłopaka? A jeśli tak, to na jakim tle? Czy faktycznie miało to związek z jakimś kultem? Informacji na temat tej sprawy przybywało z każdą chwilą. Ludziom rozwiązały się języki i zaczęli mówić o niejakim Robercie Merblu, który nie krył, że z piekłem mu po drodze. Policja oczywiście przyjrzała się chłopakowi, odkryła, że czytał okultystyczne dzieła, faktycznie był oddany mrocznym siłom, w samochodzie woził nóż, ale podobno nic nie wskazywało na to, żeby było to coś więcej poza pozą, którą nastolatek przybierał, by robić wrażenie. Teoretycznie śledztwo, niemrawe bo niemrawe, ale trwało. I z czasem na przestrzeni kolejnych lat pojawiały się nazwiska młodych mężczyzn, którzy również mieli sympatyzować z mrocznymi kultami. Nic konkretnego jednak na jaw nie wychodziło, aż do momentu, gdy na policję zgłosił się mężczyzna, który opowiedział, że nie są to zwykłe miejskie legendy czy jakieś głupie pogłoski. Faktycznie ktoś zabrał go siłą ze sobą i przetrzymywał przez 2 tygodnie w jaskini, niedaleko Linwood. Mężczyzna był co ciekawe przekonany, że nie jest pierwszą ofiarą wyznawców kultu, ponieważ w jaskini widział wiszące szczątki jakiegoś młodego człowieka, ciało, które wstępnie zidentyfikował jako zaginionego Randy'ego. Oczywiście mundurowi wyruszyli do jaskini, jednak albo tam już wszystko było posprzątane, albo nigdy nie istniał żaden kult, który tam odprawiał jakieś swoje rytuały.
Jednak ojciec Randy'ego, który później chciał się jeszcze upewnić, że policja dobrze sprawdziła te tereny, miał się udać do jaskini, ale okazało się, że została zasypana, zniszczona. Poinformowano go, że stało się tak na polecenie szeryfa. Szeryf jednak wyparł się, by komukolwiek wydał taki rozkaz. Jednak pogłosek wciąż przybywało. W końcu skoncentrowały się wokół Steve'a Doherty'ego, który również był na pamiętnym grillu, a następnego poranka pędził boczną drogą, łamiąc wszelkie zakazy. Zachowywał się bardzo dziwnie, z jakiegoś powodu się spieszył. Był chaotyczny, zwracał na siebie uwagę, ale nie wiadomo było właściwie czym. W każdym razie zachowywał się nietypowo. Tak jakby coś konkretnego tam robił, w tamtej okolicy i w czasie, który nas interesuje. Jeżeli miał coś wspólnego ze sprawą zniknięcia Randy'ego, to nigdy się już tego nie dowiemy, bo dziś ten człowiek już nie żyje. W przeciwieństwie do teorii z jaskinią i dziwnym kultem, to wciąż jedna z popularniejszych teorii w sprawie Randy'ego. I nie wiadomo właściwie, czy wiąże się to z takim typowym satanic panic. Wtedy ten temat był bardzo modny, ludzie wzajemnie się nakręcali, każdy chciał mieć jakiś swój lokalny kult. Oczywiście tak w cudzysłowie chciał, wiecie o co chodzi. Aby być w trendach, trzeba było mieć własnych wyznawców szatana. Czy jednak może istotnie jest ktoś, kto w ten sposób się realizował, miał jakieś mroczne wizje? Tego nie wie nikt, włącznie z rodziną Randy'ego. Ta jest przekonana, że byłoby wiadomo o wiele więcej, gdyby nie nieudolność policji. Rodzice chłopaka uważali, że śledztwo było poprowadzone źle. Nie zebrano konkretnych dowodów, nie przeszukano szybko pewnych kluczowych miejsc, na przykład wielu potoków czy rzek. Jeśli wierzyć rodzicom, to był jeden szczególnie ważny trop, który prowadził do niejakiego Erika Montgomery'ego, który w latach 90. był podejrzany o odebranie życia dwóm ludziom, zaledwie kilka mil od terenów, na których zniknął Randy. Mężczyzna sam miał potem przyznać się, że wraz ze wspólnikiem ukrył ciała w beczkach, które wrzucił do rzeki Missouri. Wydawało się, że ten mężczyzna może być odpowiedzialny za zniknięcie maturzysty, ale rodzice nie dowiedzieli się nawet, czy Montgomery był przesłuchiwany w związku ze zniknięciem ich syna, a jeżeli tak, to co powiedział i czy jest szansa, by powiązać go dowodami z tą sprawą. Ogólnie rodzice mają ogromne pretensje do władz, że nigdy nie poinformowały ich jasno i klarownie o postępach śledztwa, o co w tej sprawie chodzi. Ile prawdy jest w wątku z jaskinią, działalnością kultu i czy rzeczywiście uczestnik tej imprezy był w taką działalność zaangażowany? Czy nóż, który znaleziono w jego samochodzie, mógł mieć coś wspólnego z całą sprawą? Czy ta historia jest współczesną kontynuacją odwiecznej, wydaje się, tajemnicy jaskiń, które jakieś mroczne kulty wykorzystywały jako swoje siedziby? Czy faktycznie w jaskiniach mogą mieszkać jakieś mroczne siły, które nie zostały do końca zbadane przez naukę? Czy tajemnicze światła, czy też obiekty kręcące się wokół tych jaskiń w czasie, gdy znikają ludzie, faktycznie były widywane? Czy to już tylko podkoloryzowywanie wydarzeń, które siłą rzeczy z czasem obrastają w legendę? Ludzie znikają w każdych czasach, lata temu również współcześnie. Sprawę Randy'ego trochę łatwiej poznać, ponieważ te wydarzenia to niezbyt odległa przeszłość, choć z drugiej strony sporo lat już minęło, bo chłopaka oficjalnie uznano za zmarłego w 2001 roku, więc też chwila już minęła. W każdym razie do dziś nie wiadomo, co się stało. Rodzice domyślają się nawet, że być może w to wszystko w jakiś sposób zamieszana była policja, która wydawała się popełnić zbyt wiele błędów, aby mógł to być przypadek. Do dziś cały system sprawiedliwości ukrywa bardzo wiele ustaleń, treść zeznań, wagę dowodów. Rodzice nie mogą dowiedzieć się, co tak naprawdę w tej sprawie uważano za ważne, jakie tropy zbadano, a jakie są absurdalne. Akta wciąż są tajne. Jest kilka osób zaangażowanych w tę sprawę, z którymi zdecydowanie należało porozmawiać już dawno, powiedział porucznik Hank Spellman. Należało je sprawdzić, przeprowadzić przesłuchanie, zebrać zeznania i wykonać wiele innych czynności, których nie zrobiono, dodał, krytykując tych, których błędy są wyraźnie widoczne.
Bo rzeczywiście, parę rzeczy należałoby wyjaśnić. Wspomniany już Steve Doherty, czyli jedna z ostatnich osób, które były widziane z Randym w noc jego zniknięcia, w marcu 1989 roku podobno miał pokazać policji jakąś stopę w bucie, którą znalazł nad brzegiem rzeki Kansas. Przeszukano okolice, sądząc, że być może ta stopa należała do Randy'ego, ogłoszono jednak w końcu, że tak nie było. Na dodatek Doherty mieszkał kiedyś na tyłach starego sklepu w Linwood. A część, w której mieszkał, spłonęła doszczętnie. Tak jak farma, na której odbywała się impreza. No ale tak jak wspomniałam, Doherty miał 30 lat, kiedy Randy zniknął, a teraz już nie żyje, więc troszkę się policja tak czy inaczej spóźniła. Wydaje się jednak, że ten trop był intrygujący. Szczególnie, że było jeszcze jedno ciekawe wydarzenie. To znaczy ciekawe, no straszne, ale w tym kontekście Doherty'ego i jego szczególnych skłonności. Rodzice Randy'ego kupili w końcu Chryslera. To był samochód z przebiegiem 40 tysięcy mil. Właściwie zaraz po tym, gdy go kupili, zapalił się on i spłonął doszczętnie na podwórku. Liczowie są przekonani, że było to podpalenie. Cała seria dziwnych zbiegów okoliczności. A to i tak nie koniec, bo jeszcze owczarek niemiecki Randy'ego zaginął 4 miesiące po tym, jak zniknął jego pan. Psa nigdy nie odnaleziono. No ale na pewno część funkcjonariuszy była bardzo zniesmaczona, powiedzmy, działaniami policji w tej sprawie i być może to dlatego w skrzynce pocztowej państwa Leachów zaczęły pojawiać się raporty policyjne dotyczące tej sprawy. Uznali, że ktoś z wewnątrz, z komisariatu, nie może już patrzeć na tę nieudolność, na tuszowanie tej sprawy i postarał się im pomóc w ten sposób. W sprawie co prawda było aresztowanych 3 mężczyzn właśnie pod zarzutem odebrania życia Randy'emu, wcześniejszego jego uprowadzenia, ale mężczyźni szybko zostali zwolnieni. Rzekomo nie było żadnych dowodów na ich udział w tej sprawie, no ale w końcu byli aresztowani, więc jakieś wyjaśnienia by się należały, co doprowadziło do tego aresztowania. No i jest jeszcze jeden wątek. Był pewien człowiek, mieszkaniec Topeki, który zgłosił się na ochotnika, by pomóc rodzinie w poszukiwaniu Randy'ego. Co szokujące, następnie ten człowiek został znaleziony z kulą w głowie, tak jak i jego żona. Policja uznała, że to mężczyzna odebrał życie żonie, a potem sobie. Czy było to powiązane ze sprawą Randy'ego? W końcu wyszło też na jaw, że te pogłoski o działalności jakiejś sekty, jakiejś grupy czczącej złe moce na tym terenie krążyły wśród mieszkańców od dawna, jeszcze przed zniknięciem Randy'ego. I właśnie na tych polach, w okolicy tej farmy, widziano podobno tych dziwnych ludzi. Czy to wyznawcy mrocznych mocy posprzątali tak szybko cały teren po imprezie? Czy ten człowiek, który opowiadał o tym, że został porwany przez członków tego, powiedzmy, dziwnego gangu, no, czy właśnie kultu, faktycznie został zawleczony do jaskini? Czy istotnie tam ujrzał ciało innego chłopaka, być może Randy'ego? Można byłoby szybko odpowiedzieć, niekoniecznie. Tak jak przypuszczała policja, mógł on być pod wpływem substancji psychoaktywnych, a mózg miał, widać, wyjątkowo produktywny. Ale jeśli to prawda, to dziwnie zgadza się to z treścią innych legend dotyczących takich właśnie kultów w jaskiniach i zachowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli słuchaliście pierwszej części, wiecie jak postąpił wódz Indian. Zdecydował się zamknąć jaskinię, ukryć ją, odizolować. Nie mogła być już łatwo dostępna. To samo podobno zrobił szeryf, zachował się identycznie. A przecież jeżeli zupełnie nic się tam nie działo, po co miałby to robić? I dlaczego się potem tego wypierał? Choć ci, którzy zniszczyli tę jaskinię, wyraźnie twierdzili, że był to rozkaz szeryfa. Czy oni kłamali? Część mieszkańców jest przekonana, że szeryf zobaczył tam coś, co nie powinno mieć miejsca na jego terenie i zrobiłby wszystko, aby ukryć, że do tego dopuścił, że temu nie zapobiegł, że działo się to pod jego nosem. Jeżeli rzeczywiście źle wcześniej ocenił wyznawcę kultu jako nieszkodliwego dzieciaka, który się popisuje, a potem znalazł dowody na to, że jednak taka grupa tam działała i dopuściła się co najmniej jednego ataku, pozbawienia kogoś życia i dodatkowo porwania, a może także podpaleń i kto wie czego jeszcze, to oczywiście warto było to ukryć. Byłby kompletnie skompromitowany. Mógł chcieć, by ta tajemnica nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ale to oczywiście tylko przypuszczenia.
Z tego co widzę, tata Randy'ego poświęcił całe swoje życie temu, by wyjaśnić tajemnicę swojego syna. Oczywiście mama również bardzo się angażowała, natomiast Harold Leach zmarł w wieku 79 lat, nie znając niestety losów swojego syna. Czekał na odpowiedzi 33 lata. I z tego co widzę, wciąż gdy wraca się do tej sprawy, cały czas w nagłówkach jest ta sekta i wraca wątek jaskini. Policja tłumaczy, że człowiek, który opowiedział o tym, że był tam przetrzymywany, oczywiście straszony, nękany, miał po prostu halucynacje. Czy rzeczywiście? Być może. Ale dlaczego ta jaskinia została zrujnowana, zburzona? Oto jest pytanie. Moi kochani, dziękuję Wam już bardzo za ten czas razem. Mam nadzieję, że opowieści o jaskiniach Was zainteresowały, że były z dreszczykiem, ale także jako śledztwa pobudziły Waszą wyobraźnię. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na następne spotkanie. No właśnie, dajcie znać, czy chcielibyście poznać więcej historii związanych z tajemnicami jaskiń. Jeśli tak, to powstanie trzecia część, nie wiem czy za tydzień, ale na pewno wkrótce. A jeśli na razie ten temat Waszym zdaniem jest wyeksploatowany, to również piszcie. Buziaki i do usłyszenia.